Cześć, nazywam się Kuba Dudek. Dzisiaj zapraszam Was do mojego driftowozu. Zapraszam na przejażdżkę. Pierwsze pytanie, jaka moc silnika? 400 koni mechanicznych. Co tutaj widzimy jeszcze? To jest 2,5 litra M50 B25 z BMW 36 z 96 roku. Uturbione, rozebrane i złożone na nowo. Z tego co wiem, to razem z ojcem składasz nowy samochód. Dokładnie. Ten też złożyłeś sam? To znaczy sam, z pomocą znajomych, o tak powiem. Jak długo? 3 lata. 3 lata? Tak. Zaczęliśmy go budować, tak na początku miało być to w sumie w ramach hobby, była czarna z czerwonym środkiem. No i później po pierwszym wyjeździe w sumie do lotnisko stwierdziłem, że chciałbym ten samochód zmodyfikować już pod profesjonalnie, pod zawody. A Kuba, w porównaniu z innymi samochodami, ja się w ogóle na tym nie znam, to jakiej klasy to jest samochód? Klasyk. Nie, no to jest to klasyk sportowy, który naprawdę wytrzymuje potężną moc, jakiej jest przystosowany. Tak naprawdę ten samochód seryjnie wychodził z silnikiem 1.6, także ma no 4 razy mocy więcej niż fabryka dała. A rozstanie się z nim? Sprzedaż go, czy będziesz go trzymał? Znaczy jest wystawiony na sprzedaż, ale jeśli nie znajdzie się po prostu kupiec za kwotę, którą mamy wystawione, to prawdopodobnie zostanie na mojej szkole driftu. Normalny samochód, jak widać, mamy tutaj wszystko w takich spartańskich warunkach, że tak powiem. Dokładnie, jest to w sumie bardziej porównywalne do kokpitów w odrzutowcu, ponieważ mamy przełączniki tak naprawdę wzięte z takiego samego kokpitu. No nie posiadam tu niestety nic oprócz wyświetlacza z parametrami, które pozwalają mi określić, w jakim stanie jest stan silnika podczas przejazdów, temperatura, lambda, wydech i obroty silnika. Oprócz tego musimy posiadać wszyscy gaśnice. Mhm. Tutaj podpięcie do komputera sterującego silnikiem. Tutaj dwie diody po prostu, która daje, pokazuje czy zasilanie i czy coś jest nie tak z silnikiem. Nawiew, zapłon, światła wycieraczki, światła awaryjne, to jest tak naprawdę wszystko, co tu jest. No i najważniejszy, hamulec ręczny. Hamulec ręczny, no i niesamowitych rozmiarów. No po prostu musi być on na tyle wygodny, że podczas jazdy koło 100 na godzinę, żeby nie szukać go po całym samochodzie, tylko po prostu musi być na tyle ustawiony, że z łatwością będzie nam go zaciągnąć. A tutaj co widzimy z tyłu? Z tyłu posiadamy z bak paliwa, w sumie całą taką atomową produkcję, która przetoczana jest na silnik. Oprócz tego mamy swivel pod, który zawsze trzyma jakieś 1,5 litra paliwa, strzał, który jest potrzebny podczas driftingu. Bezpiecznik, zbiornik paliwa oraz wloty powietrza naskarowe. Twoje początki z tą dyscypliną sportu?
Jeśli chodzi o moje początki, tak naprawdę można nawiązać do czasów, kiedy jeździłem jeszcze na quadzie. Sprawiało mi to dużą przyjemność, uczyłem się już tych poślizgów. Co prawda nie jest to porównywalne do prawdziwego driftingu samochodem, lecz miało to już jakieś tam początki w wieku 7 lat. A pamiętasz swoją pierwszą przejażdżkę takim samochodem jak ten tutaj, który widzimy? Jeśli chodzi o pierwszą przejażdżkę, to tak naprawdę siedziałem już za kierownicą tego właśnie samochodu jeszcze przed przeróbkami. Miałem wtedy, z tego co pamiętam, 16 lat. Po prostu tata zakupił ten samochód jakby na zabawy dla nas na weekendy. Pojechaliśmy na lotnisko ze znajomymi i okazało się, że to jest coś po prostu, bez czego nie mogę żyć. A gdzie szukałeś inspiracji? Tak naprawdę, kiedy pojechałem pierwszy raz na zawody w wieku 8 lat, czy 7, już nie pamiętam dokładnie, było to w Koszalinie. Wracaliśmy z wakacji, cały czas męczyłem rodziców, pojedźmy to zobaczyć. W końcu udało się ich namówić, no i zobaczyłem to na żywo i stwierdziłem, tak, to jest to, co chcę robić. Powiedz, jak jedziesz tym samochodem, poziom adrenaliny jest bardzo wysoki, czy mega nie dogadzisz? Na początku, kiedy zbudowałem ten samochód, po przejściu z 200 na 400 koni, wsiadłem w ten samochód, powiedziałem, że on po prostu może rozwinąć skrzydła i lecieć. Ale tak naprawdę apetyt rośnie z miarą jedzenia, także po 2 latach nierozłąki z tym autem już mocy trochę brakuje. Patrząc na twarze pasażerów, zawsze jest ten uśmiech, pokazują, że jest to naprawdę potężna adrenalina, a już podchodzę też trochę z tym na spokojniej. Też patrząc na polskie to, nie rozwijamy jakichś nie wiadomo jakich prędkości, także też to wpływa na to, że po prostu po przyzwyczajeniu się do jeżdżenia po torach naszych, to już trochę to wszystko ucichło. Masz też swoje sukcesy, prawda? Bo w Toruniu, w Koszalinie... Tak, w zeszłym roku podczas moich pierwszych startów w klasie street w sumie wszystkie wyjazdy miałem zakończone jakimś stanięciem na podium, co pozwoliło mi na zajęcie 2. miejsca w Polsce w International Drift Federation. I tak naprawdę zabrakło mi kilku punktów spowodowanych brakiem startu w pierwszych zawodach, żeby stanąć na pierwszym miejscu podium. Masz teraz przed sobą nowy samochód, będziesz miał, tak? Dokładnie. Startował w nowych zawodach. Jakie są twoje cele? W przyszłym roku na pewno chcę wystartować w 2, jak nie 3 polskich ligach, żeby po prostu jak najbardziej wjeździć się w nowy samochód. Planujemy też z tatą wystartować w Niemczech czy też w Austrii w jednej lidze europejskiej. Spróbować po prostu, czy ten samochód się już nada, czy też ja się nadam przede wszystkim, bo nie auto, a kierowca zawsze ma największe znaczenie. I no też samochód będzie miał 2 razy mocy tyle co obecny, także to też pozwoli mi konkurować z samochodami mocniejszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami. 900 koni. Strzelamy coś koło tego. Widziałem naklejkę, szukam sponsora. Dokładnie. Zakładam, że będzie ktoś oglądał, kto lubi taki sport i dlaczego miałby sponsorować Jakuba Dudkę. Przede wszystkim, jeśli chodzi o mnie, jestem jedyną osobą tak naprawdę z naszego powiatu, tak jedną chyba z kilku z województwa i też z kilkunastu w Polsce, ponieważ drift to jest dyscyplina motosportu, która dopiero zaczyna raczkować w naszym kraju. Rozwija się ona na bieżąco, lecz jeszcze nie jest na tyle popularna, co wyścigi Formuły 1 czy też WRC. Ale powoli rozwija się to wszystko, zasięgi są coraz większe, zawody mają być transmitowane na kanałach telewizyjnych, więc ma to też jakieś grono, ma dużo grono odbiorców tak naprawdę. No i przede wszystkim dlaczego ja? No, jestem osobą bardzo zawziętą. Dla mnie powrót do domu bez pucharu to jest po prostu druzgocąca porażka, bardzo zawsze się staram dać z siebie wszystko. No, po przejściu klasę wyżej niestety tej mocy trochę brakowało, żeby konkurować z silniejszymi zawodnikami, ale mimo wszystko udało mi się zakończyć obecny sezon na 17. miejscu z 120 zawodników w sumie z Europy, bo nie tylko Polacy w niej startują. Też wydaje mi się, że jest duży potencjał, ponieważ jestem jednym z najmłodszych zawodników driftingowych. No, są też dużo młodsi, ale jeśli chodzi o średnią wieku, to myślę, że jestem w tej niższej. Więc mam też jakieś pole do rozwoju, ponieważ jeszcze jest trochę czasu na pewno, które będę poświęcał na to jeżdżenie. Liczę, że już nie będę mógł dobrze wstać do toalety, jeszcze będę mógł driftować. No i to jest najważniejsze tak naprawdę, determinacja i siła walki. Zamykajcie.